Cześć! W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Czy warto czytać trylogię Henryka Sienkiewicza? Otóż, moi drodzy, warto. Dziękuję za uwagę. A tak już trochę bardziej na poważnie. W tym odcinku Gra w Zero Vlog Literacki pozwolę sobie przyjąć taki styl, jaki lubię najbardziej, czyli przedstawię kilka argumentów przeciwko trylogii, z którymi się spotkałem i spróbuję wejść z nimi w jakąś polemikę, a potem zobaczymy, co się nam z tego wykluje. Zapraszam! Argument pierwszy i chyba najczęściej spotykany: trylogia jest staroświecka. Otóż, moi drodzy, nie jest. Dlaczego nie jest? Taki prosty, intelektualny eksperyment. Wyobraźcie sobie, że patrzymy na trylogię tylko i wyłącznie jak na powieść przygodową. A można ją w ten sposób czytać, nie ma w tym absolutnie niczego złego. I teraz zmieniamy fabułę książki i przenosimy akcję w przód o jakieś tysiące lat do przodu. Dawno temu w pewnej galaktyce, pan Wołodyjowski i tak dalej. I uwierzcie mi, że gdyby zmienić szable na miecze świetlne, to trylogia zupełnie nic nie straci. To będą lepsze epizody Gwiezdnych Wojen niż te wszystkie Mroczne Widma i tym podobne kwestie. Tak więc pod względem fabularnym trylogia absolutnie nie jest powieścią staroświecką. A nawet gdyby trylogia staroświecka była, to, drogi widzu, jeżeli uważasz się za humanistę, to cię w ogóle nie zwalnia z konieczności znajomości trylogii Sienkiewicza. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia z najdonioślejszą powieścią historyczną w całej literaturze polskiej. Nie mówię, że najlepszą, nie, absolutnie, ale najdonioślejszą, czyli taką, do której nawet teraz mamy cały czas nawiązania i odniesienia. Jeżeli Olga Tokarczuk pisze swoje Księgi Jakubowe, swoją drogą też całkiem niezłą książkę, to ona mówi, że ona polemizuje z wizją Henryka Sienkiewicza, mimo że jej książka jest o czymś zupełnie innym. Rozgrywa się wiele lat po trylogii. Ona mówi, że polemizuje z trylogią. Znaczy, tak naprawdę to ona polemizuje z własną wizją trylogii, ale nie z nią samą. To już jest jednak zupełnie inna sprawa. I teraz, mój drogi widzu, jeżeli ty trylogii nie znasz, to skazujesz się na to, że ty tych wszystkich odniesień i nawiązań zwyczajnie nie wyłapiesz. No, a dla humanisty to jest grzech ciężki. Drugi argument. Język trylogii jest zbyt trudny. No cóż, po pierwsze, język trylogii jest językiem epoki. I jeżeli ktoś twierdzi, że na przykład był w stanie przeczytać Prusa i go docenić i się nim zachwycić, a nie jest w stanie przeczytać Sienkiewicza tylko ze względu na język, to moim skromnym zdaniem zwyczajnie kłamie. Ale po drugie i znacznie ważniejsze, to kontakt z taką trudną, ale piękną polszczyzną rozwija. Moi drodzy, jeżeli zatrzymacie się tylko na języku swojej epoki, nie spróbujecie przebić się przez ten, no może faktycznie trudny język sienkiewiczowski, no to w jakiś sposób skazujecie się na zubożenie. No niestety, ale tak to jest właśnie. Jeżeli obcujemy cały czas z tym samym, cały czas z tym, co nas otacza, to się nie rozwijamy. I trylogia Sienkiewicza w tym momencie to jest bardzo ciekawy element, który może nas rozwinąć. Argument numer 3. Sienkiewicz serwuje Polakom szkodliwe mity. No cóż, to jest bardzo ciekawy argument i chyba jedyny, z którym tak naprawdę warto wejść w polemikę, warto spróbować się wziąć z nim za bary. Tyle, że ten problem, o którym my tutaj mówimy, tych rzekomo szkodliwych mitów, to nie jest problem z Sienkiewiczem, tylko problem z jego czytelnikami. Dlaczego? Już wyjaśniam. Przede wszystkim Sienkiewicz serwuje nam wizję Polski, która zmaga się z jakimiś zewnętrznymi i wewnętrznymi
problemami. I nie można powiedzieć, że on tutaj idealizuje Polaków, że Polacy Sienkiewicza to są wspaniali, super, w ogóle idealni, zwycięzcy, rycerze bez skazy i zmazy. Nieprawda. Sienkiewicz pokazuje nam szerokie spektrum Polaków. W jego Polsce skurwysyństwo i piękno moralne stoją obok siebie. On nam tylko pokazuje, co jest dobre, a co jest złe, co prowadzi do upadku państwa i całego społeczeństwa, a co prowadzi do jego ratunku. I teraz tak, jeżeli odpowiedź Sienkiewicza to jest taka, że mądrość, że odwaga prowadzą do rzeczy dobrych, prowadzą do uratowania na przykład ojczyzny, to ktoś może powiedzieć, że to jest banał. Owszem, tu się mogę zgodzić, recepty trylogii mogą być uznane za banalne. Tyle, że ten banał nie jest absolutnie szkodliwy. Co więcej, jak tak popatrzymy na to, co się w naszym kraju dzieje, to tych banalnych rozwiązań chyba nam jednak trochę brakuje. Skąd więc to przekonanie o szkodliwości Sienkiewicza? Bierze się ono chyba z tego, co niektórzy z Sienkiewiczem robią. To znaczy oni wyciągają z niego tylko pewne fabularne rozwiązania. I pan Wołodyjowski kończy się dla nich tylko na tym, że jest to powieść o śmierci za ojczyznę. A nie, wcale tak nie jest. To jest powieść o też wielu, wielu innych rzeczach. Ale to nie jest problem Sienkiewicza i to nie jest zło, które tkwi w Sienkiewiczu. To jest problem z czytelnikiem i to jest problem z nieprzygotowaniem do lektury. To jest problem z czytaniem wybiórczym. To jest problem z podchodzeniem do książki z tezą i tym, że wyszukuje się tylko rzeczy, które tę tezę potwierdzają. I absolutnie nie mamy żadnego prawa obwiniać o to trylogii Henryka Sienkiewicza. Tak więc, reasumując i stawiając jeszcze jedną tezę, powiem, że trylogia wielkim dziełem jest, aczkolwiek ma prawo Cię, drogi czytelniku, nie zachwycać. I nie mam z tym żadnego problemu. Tyle, że jeżeli jesteś humanistą, to masz obowiązek trylogię znać. Bo, jak powiedziałem, jest to najdonioślejsza powieść historyczna u nas tutaj w Polsce. Jest bardziej doniosła niż Quo Vadis, które jest wprawdzie znane na świecie, ale nie ma do niego tylu nawiązań i tylu odniesień co do sienkiewiczowskiej trylogii. A po drugie, nie dość, że masz humanisto obowiązek trylogię znać, to jeszcze masz obowiązek ją szanować. Dlaczego? Ano, już tłumaczę. Otóż jeżeli spojrzycie na historię literatury polskiej, no to zdacie sobie sprawę, że z tych wszystkich ludzi, którzy łapali za pióra, którzy pisali, na parnasz literatury przebiło się niewielu. No bo taka jest prawda. Mamy pisarzy od czasów średniowiecza do współczesności, ale w tym zbiorze wszystkich ludzi, którzy pisali, to ci, o których się uczymy, czy ci, których czytamy, są nieliczni. Tyle, że głównie byli to ludzie, którzy pisali dzieła zaliczane do literatury pięknej. A teraz powiedzcie mi, moi drodzy, ile mamy dzieł z literatury popularnej, które są dyskutowane po 150 latach od ich napisania, no powiedzmy po 150 latach. Jak powiedział Witold Gombrowicz, jak napisał Witold Gombrowicz, o co się wielu oburza na niego, że Sienkiewicz to jest pisarz pierwszorzędny z pisarzy drugorzędnych. Ja się nie oburzam, bo to jest zupełnie logiczne, to zdanie. Jeżeli spojrzymy na to, jakie było podejście w czasach Gombrowicza do literatury, do kultury popularnej, której Sienkiewicz jest przedstawicielem, nie ma się co oszukiwać, że nie jest. Powieść historyczna też nie była kiedyś za dobrze traktowana. Więc jeżeli na to spojrzymy, to ta wypowiedź Gombrowicza wcale nie okazuje się obraźliwa, ani nie okazuje się jakimś atakiem na Sienkiewicza. Co więcej, ona go jeszcze wywyższa, bo z twórców literatury popularnej to w naszej historii nie ma drugiego takiego jak Sienkiewicz. Nie ma kogoś, kto by napisał powieść przygodową dyskutowaną, powieść, o którą ludzie się kłócą po tylu latach od
jego śmierci, od jego wydania, od wydania trylogii. No, to jest fenomen. W literaturze anglojęzycznej mamy na przykład Waltera Scotta, który myślę, że podobnie gdzieś mniej więcej funkcjonuje jak Sienkiewicz. Swoją drogą może kiedyś mi się uda zrobić taki film o porównaniu jakiejś książki Sienkiewicza i Waltera Scotta, bo moim skromnym zdaniem Sienkiewicz tu nieco lepiej wypada, ale to jest oczywiście moje zdanie. I właśnie to jest ta wielka sztuka, która się Sienkiewiczowi udała, że on wbił się na Parnas, ale bocznymi drzwiami, trudniejszą drogą, drogą naokoło, bo nie literaturą piękną, ale literaturą popularną. I za to, drogi humanisto, powinieneś go szanować. Oczywiście macie prawo się ze mną nie zgadzać. Jeżeli się nie zgadzacie, to napiszcie o tym w komentarzach. Bardzo chętnie wejdę w polemikę. A ja się z wami już żegnam i zapraszam na następny odcinek Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.